słyszał o Haibu. Tak, no jest kilka osób, ale nie jest to zbyt znany system, jak tam po ludziach to zazwyczaj nie kojarzą. No i co? Tak, właśnie. Swoją prezentację podzielę na dwie części. Najpierw będę mówił o Haibu jako o systemie operacyjnym, następnie powiem o Haibu jako o projekcie otwartym źródłowym. No i tak, no, historia. Haibu ma dosyć długą historię, dosyć barwną, dlatego że nie jest to system, który powstał sobie od tak, czy ktoś padł na pomysł, że będziemy mieli taki system. Powstał on na bazie innego systemu, któremu się nie udało, że tak powiem. To jest właśnie BEOS. BEOS powstał w roku 1990, kiedy to kilku pracowników odeszło z Apple'a, dlatego że mi się po prostu nie podobało. Uznali, że Steve Jobs, no, on się nie podoba jako szef i tak dalej. Odeszli z tamtej firmy. No i postanowili, że sobie zrobią swój własny system, lepszy niż ten, który Apple miał. No i próbowali wejść na rynek. W ogóle ich założeniem było zagrozić Apple'owi w jakiś sposób. Na początku system ten był tworzony na procesory AT&T. To się nie przyjęło jednak, nie było jakiejś popytu na to. I postanowili wejść na ten sam rynek co Apple, który wtedy robił systemy na procesory PowerPC, tak? No i stworzyli właśnie BOS-a na te procesory, na tą architekturę. I potem Apple zaczęło się dziać tak niezbyt ciekawie. No, firma miała pewne problemy i chcieli wykorzystać jakiś inny projekt. Nie? I miało być tak, że miał to być BEOS, z tym, że twórcy tego systemu właśnie zbyt duże warunki stawiali Apple'owi, on się nie zgodził, wykorzystał Next Step'a. I co dalej? No. Dalej mamy... No, była ta porażka z Apple. Potem w roku 1998 wyszła wersja, wcześniej podjęto decyzję, że nie będzie już BEOS-a na PowerPC, tylko również spróbowałem wejść na nowy rynek, czyli na x86, tak? Czyli ten sam rynek, który jakby Windows zajmował wtedy. No i w 1998 roku wydano wersję BEOS-a na x86 i na PowerPC jednocześnie. I teraz tak, BEOS był świetnym systemem. Wtedy właśnie w 1998 roku, no to był Windows 98 i BEOS po prostu umiarzył go między innymi stabilnością czy szybkością działania, był naprawdę dobry. Z tym, że Microsoft miał pieniądze, tak? I co robił Microsoft? Było dużo źródeł mówi o tym, że Microsoft na przykład chodził, załóżmy do sprzedawców, którzy sprzedawali systemy operacyjne, chodził do sprzedawców w sklepach i mówił, nie macie sprzedawać BEOS-a, bo nie będziecie mogli sprzedawać Windowsa na przykład. Po prostu zastraszał tych sprzedawców. No i dlatego BEOS-owi się nie udało. Również jeśli chodzi o architekturę x86. W 2000 roku próbowali jeszcze, podjęto taki krok, żeby wydać wersję nie tylko komercyjną, ale wydaną wersję darmową i komercyjną, która miała więcej funkcji. I to przysporzyło BEOS-owi dużo fanów. Aczkolwiek na nic się to nie zdało. I w końcu BEOS musiał zrezygnować. Czyli po prostu został sprzedany, bo no nie, twórcy nie widzieli zbytnio jakichś perspektyw, sprzedali się Palmowi w 2001 roku, podczas gdy wtedy właśnie Palm stwierdził, że w zasadzie no oni kupili tego BOS-a, ale nie będą go dalej rozwijać. No i wtedy narodziło się Haibu. Jeszcze odnośnie historii, w 2003 roku Palm, już Palm, nie Bell Incorporated, tak się nazywa firma, która rozbijała BEOS-a. Już Palm wygrał sprawę z Microsoftem w sądzie i Microsoft musiał zapłacić 23 miliony dolarów za nieuczciwe praktyki. No to właśnie, no to tak jak powiedziałem, 2001 rok to jest start. Haiku wtedy zaczęło jeszcze nie jako Haiku, tylko jeszcze jako Open BEOS. Z tym, że ta nazwa została zmieniona w 2004 roku ze względu na to, żeby nie być zależnym jakby od tych
patentów czy tego typu rzeczy od Palma, bo ta nazwa należała do Palma. No i co? I na początku system rozwijał się dosyć powoli, miał bodajże około 15 programistów. I przede wszystkim byli to fani tego pierwotnego BIOSa, którzy zostali jakby, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no zostali sami z tym, tak? Bo pan powiedział, my tego nie rozwijamy. Teraz oni, bardzo im się podobał ten system, chcieli, żeby to było dalej kontynuowane. Pan powiedział, że nie będzie aktualizacji, nie będzie innych rzeczy, nie będzie sterowników i tak dalej. A system był naprawdę fajny. No i dalej. Haiku. W 2001 roku zaczęto właśnie rozwijać ten projekt. W 2004, tak jak już mówiłem, Haiku zyskało taką nazwę, jaką ma. Czyli Haiku to jest w ogóle, nie wiem, czy kojarzycie, to jest forma poezji, tak? I o co tutaj chodzi, bo tak naprawdę BIOS jest takim systemem minimalistycznym. On jest prosty, jest szybki, nie jest przeładowany, jak na przykład załóżmy, ja czasami mam takie nieszczęście, że muszę korzystać z Windowsa i po prostu dostaję bzika, załóżmy, jak tu wyskakuje jakiś dymek, że tu jest aktualizacja, tu jest coś tam, tutaj komputer zagrożony. Po prostu tam tego nie ma, jest po prostu system, wchodzimy, korzystamy, tak, a nie jesteśmy zajmowani czymś innym. No i jeśli chodzi właśnie o rozwój, to tak. Nie pamiętam, który to był rok, bodajże 2005, kiedy uruchomiono właśnie Haiku Trackera, czyli to jest powłoka graficzna i zostało to uruchomione i wtedy system zaczął być taki już funkcjonalny, tak? Wcześniej tego nie było. W ogóle założenie miało być takie, że Haiku musi wyglądać tak jak BIOS, tak? Ma działać tak jak BIOS. I właśnie tak jak widzieliście tam na poprzednim rzucie ekranu, widać, że wygląda to bardzo podobnie. Teraz trochę o tym facecie, to jest Axel Dorfler i jeśli chodzi o niego, to jest pierwszy etatowy pracownik Haiku. Tak jak sobie znajdę jeszcze notatki. No i tak, zapomniałem to nowe ciało. On został pierwszym metodowym programistą Haiku, to było w październiku 2005 roku, czyli już 4 lata od startu projektu. No i skąd się w ogóle brał pieniądze na to, że on mógł zostać tym metodowym programistą? No oczywiście tak jak to jest najczęściej w projektach otwarto-źródłowych, czyli to są fundusze pozyskiwane od jakichś tam fanów czy osób zainteresowanych projektem. No i on po prostu jeden z programistów, którzy naprawdę robili bardzo dużo dla tego projektu i dlatego został etatowym programistą. Teraz tak, no. W roku 2007 Haiku pojawiło się na jednej z konferencji dotyczących oprogramowania otwarto-źródłowego, to było w Stanach Zjednoczonych. W większości po prostu były jakieś tam prezentowali się twórcy dystrybucji Linuxowej, tak się pokazuje Haiku. I zrobili dużą furorę, dlatego że udało im się uruchomić, jak widać, ile to jest? 6 instancji filmu plus 3 ścieżki dźwiękowe na procesorze AMD 3000 plus i 512 MB RAM-u. Czyli po prostu pokazali, że Haiku naprawdę ma dużą wydajność i potrafi takie rzeczy robić. No i teraz tak, no Haiku jeszcze jest projektem właśnie, który rozwija mało osób, jest to niszowy projekt, to nie jest Linux, gdzie siedzi tam nie wiadomo ile osób nad tym, bo to jest super popularne, że nie wiem, że jakieś firmy tworzą komercyjne dystrybucje, tutaj tego jeszcze nie ma. I nie ma jeszcze stabilnej wersji, nie wyszła żadna stabilna wersja i dopiero pojawiają się wersje alfa. Teraz mamy wersję alfa 2, która wyszła w zeszłym roku. Wcześniej mamy właśnie Alfa 1 i tak, no co jest w Alfa 2? Mamy na przykład przeglądarkę typowo napisaną pod Haiku, nie? Czyli to jest Web Positive, tak się nazywa. Są na przykład sterownik już jest do Wi-Fi, czego wcześniej też nie było, a to no, jest ważna funkcjonalność. Teraz pracuje się w ogóle nad tym, żeby działało szyfrowane połączenia Wi-Fi, bo na razie można połączyć się tylko z hotspotami bez hasła.
No to jest właśnie to, co przynosi to hype'u wersji alfa. Właśnie, no to... To jest dlaczego mówię o hype'u? Dlatego, że sam brałem udział w projekcie Google'a, Google Coding, to mam koszulkę nawet na sobie. I w ramach tego projektu Google rozwijałem haiku i bardzo mi się spodobał sam pomysł haiku, powiedziałem, no kurczę, będę to rozwijał. I to jest jakby duże znaczenie ma to, że Google się zainteresowało tym projektem, bo to no wiadomo, że na przykład jak oni biorą to, w ogóle nie wiem, czy kojarzycie, jak Google Summer of Code, Google Coding, tak? No i właśnie, czy na przykład jest jakiś debian, który już ma XXXLR, no wszyscy to znają, którzy się interesują tym oprogramowaniem otwarty źródło. A tutaj jest takie haiku i właśnie Google Summer of Code jest od 2005 roku, od 2007 już było haiku w nim, a Google Coding było w zeszłym roku, ten projekt powstał i też już haiku było od samego początku. Czyli jest to w pewien sposób jakieś wyróżnienie dla tego projektu. No dalej, dystrybucja. Czyli jak możemy ten haiku dostać? Haiku jest dystrybuowane w formie obrazów ISO, czyli możemy sobie po prostu pobrać, wywalić na płytkę, czy grać na ten drive, zainstalować. W formie obrazów VMware i w formie obrazów RAW, i to są takie tego typu obraz, który można na przykład pod samym BIOS-em zamontować i zainstalować. Teraz jeśli chodzi samą instalację, tak jak już mówiłem, to jest wersja alfa i zazwyczaj ludzie instalują to po prostu w maszynach wirtualnych. Też nigdy nie instalowałem haiku poza maszyną wirtualną, bo no, nie do końca to wszystko jeszcze działa, tak? I zazwyczaj ludzie testują to pod maszynami wirtualnymi, z tym, że naprawdę widać też tą wydajność. Nawet jeśli to jest w maszynie wirtualnej, widać, że to działa naprawdę szybko. No, tak jak mówiłem, można sobie wejść po prostu na stronę. W każdym momencie są serwery w różnych krajach, można to pobrać, wszystko jest super. Tak, co chciałem powiedzieć, no powstają nowe gałęzie. Pomimo tego, że haiku nie ma jeszcze wersji stabilnej, jest to wersja alfa, to powstała już pierwsza dystrybucja haiku. I żeby było ciekawsze, to jest to dystrybucja polska. Nazywa się Tilt OS i to zrobił Polak, bodajże, zaraz sprawdzę, Grzegorz Dąbrowski tak się nazywał chyba. Tak, Grzegorz Dąbrowski, no nie chciałem pomylić. I właśnie co ciekawsze, też on był moim mentorem w ramach tego Google Coding, czyli tam się nim opiekował, jak na przykład tłumaczyłem aplikacje haiku i tak dalej. Dla mnie to jest na przykład niesamowite po prostu, że coś, co nie ma jeszcze stabilnej wersji, czyli tak do końca nie można tego używać w środowisku, nie wiem, produkcyjnym, już doczekało się dystrybucji, czyli że naprawdę są ludzie, którzy tym się interesują i chcą to dalej rozwijać. Jeśli chodzi o samo haiku, oni udostępniają na swojej stronie zalecenia odnośnie tworzenia dystrybucji, czyli na przykład jest tam taka informacja, że na przykład nie można używać nazwy haiku w nazwie swojej dystrybucji, ale z drugiej strony można korzystać z grafik typu ikony, nie? Tego typu rzeczy. To jest dostępne w internecie, jeśli ktoś by był zainteresowany czymś takim. Jeśli chodzi o budowę systemu, to tak jak powiedziałem wcześniej, haiku zależało na tym, żeby stać się takim BIOS-em. I tutaj pojawiły się pewne problemy z tym, bo początkowym założeniem projektu było to, żeby nie tylko, żeby on wyglądał jak BIOS, działał jak BIOS, po prostu był szybki, wydajny, tylko również zależało programistom tego projektu na tym, żeby można było uruchamiać aplikacje napisane pod BIOS-a bez rekompilacji, czyli tak, że mieliśmy program w BIOS-ie, uruchamiam go na haiku. I tu się pojawiły pewne problemy, dlatego że haiku stało się w pewien sposób rozbieżne, dlatego że jedna wersja jest na przykład kompilowana GCC numer 4, a żeby zachować kompatybilność wsteczną, to starsza wersja jest kompilowana GCC wersja 2. I po prostu jest takie trochę zamieszanie i mi się wydaje po prostu, że odejdzie się od tej pierwotnej koncepcji, dlatego że trzeba zbyt dużo poświęcać, żeby ta styczna kompatybilność była zachowana. Myślę, że to się zmieni, zwłaszcza, że powstaje coraz więcej aplikacji dla samego haiku w ramach takich projektów właśnie, czy na przykład Google Summer of Code i tak dalej, więc
myślę, że tak to będzie wyglądać. Tak jak już mówiłem właśnie, że prywatnym założeniem była po prostu kompatybilność tych dwóch systemów. Jeśli chodzi o system plików, tutaj jest coś ciekawego, dlatego że nie pamiętam jak się nazywa ta funkcja, ale jest coś takiego, że można sobie wejść tam w plikera, czyli to jest przeglądarka plików. Można sobie włączyć wyszukiwanie danego pliku, na przykład, nie wiem, po, załóżmy, po wielkości. I system plików działa w ten sposób, że możemy na przykład wgrać nowy plik i on od razu się pojawia na liście wyników, czyli system automatycznie wie, że coś się pojawiło. Jest w taki sposób indeksowany, nie pamiętam jak to się nazywa. To jest ciekawa cecha. Co jeszcze ciekawego, kiedyś zauważyłem, że na przykład w Windowsie jest coś takiego, że nie można usunąć takich plików stricte systemowych, tak, żeby ten system się nie posypał, to zawsze wyskoczy jakieś tam okienko, błąd, nie można tego zrobić. W Linuxie można to zrobić od tak, czyli sobie wpiszemy w konsolę na przykład komendę i się plik wyrzuca i nagle nie, system nie wstaje. A fajnie jest tak, że pojawia się okienko i pojawia się informacja właśnie, że ten plik jest ważny dla systemu, nie powinno się go usuwać. Jeśli chcemy potwierdzić to, to musimy wcisnąć klawisz Shift. Czyli nie jest to niemożliwe, ale nie jest też aż takie łatwe. Czyli jednak daje coś do myślenia, że aha, no tu już się jest, no jak zastanowię, nie? Żeby tego Shifta wcisnąć. No, odnośnie interfejsu graficznego, to no, tak wygląda właśnie Haiku, jest bardzo minimalistyczne. Widać właśnie z tego typu panel, który może przyjmować wiele postaci. To jest też fajne, że można przeciągać sobie go, złapać, przeciągać po różnych częściach pulpitu i on przyjmuje postać na przykład paska normalnego, tego typu paska i tak dalej. Plus jeszcze grupuje okna tej samej aplikacji, tak jak widać tam jest Style Edit i jest jedno okno uruchomione, ale można zgrupować je, potem zwinąć, wyłączać na przykład wszystkie okna, wyłączać pojedyncze okna i tak dalej. No to było na tyle, jeśli chodzi o sam system. I teraz chciałem powiedzieć o Haiku jako projekcie otwarto-źródłowym. Tak jak powiedziałem na samym początku, Haiku wzięło się po prostu, nazwa wzięła się od tej sztuki japońskiej, poezji. I jest to w pewien sposób takie umiłowanie takiej prostoty i minimalistyczności, tak? I to jest właśnie najważniejsze w tym projekcie, że nie mamy jakby nadmiaru, nie mamy kilku aplikacji do tej samej rzeczy, jest jedna aplikacja. I wszystko jest tak jakby zwarte i przemyślane. To była najważniejsza cena. Tak jak mówię, to jeszcze jest ciekawostka, że w ogóle zdjęcie zrobione w Łodzi z tego samego. Jak byłem ostatnio. Właśnie tutaj będzie kilka zdjęć z Łodzi. No i tak jak mówi slajd, nie? Chodzi o to, żeby pozbyć się tego nadmiaru. Nie tak, że na przykład, załóżmy, jak się zdarza często w Linuxie, co też mnie denerwuje, że załóżmy twórcy dystrybucji wymyślą, że ten i ten pakiet wchodzi w skład podstawowy dystrybucji i na przykład nie można wyrzucić, załóżmy, tej aplikacji do muzyki, nie? Bo wtedy się wywali cały tam system praktycznie. I trzeba mieć, załóżmy, ktoś chce mieć coś innego, to musi mieć dwie i tak dalej. A tutaj się tego wszystkiego pozbywałem. Pozbywałem się tego nadmiaru dodatkowych aplikacji, dodatkowych jakichś serwerów, które siedzą cały czas, coś tam przetwarzają. Nie ma tego. To jest po prostu maksymalna prostota. I tak, no mówię, projekt PEOS, 1990 rok. Jeśli chodzi o Haiku, to jest 2001, czyli już 10 lat minęło. No system przez 10 lat nie doczekał się co prawda wersji stabilnej, ale tak jak mówi slajd, nie od razu, że ją zbudowano. I w pewien sposób można do was zaapelować tutaj, jeśli zajmujecie się programowaniem, czy niekoniecznie programowaniem, bo potrzebni są wszyscy ludzie, ktoś na przykład zajmuje się tłumaczeniem, zna dobrze angielski, może to przetłumaczyć, czy zna dobrze inny język, może też przetłumaczyć. To wszystko się przydaje, tak? Bo wtedy Haiku może powiedzieć, no my mamy na przykład wersję tam, nie wiem, hiszpańską, po rosyjsku czy po jakiemuś tam. I można na przykład zajmować się tworzeniem jakichś grafik specjalnych, żeby to ładnie wyglądało, czy tworzeniem strony. I każda osoba ma znaczenie, jeśli chodzi o ten projekt. Tak jak mówię, rozwój projektu napędzają użytkownicy, czyli jest coś takiego, że im więcej
osób pracuje przy projekcie, tym więcej dołącza użytkowników, czyli zaczyna z tego korzystać, bo projekt jest bardziej dopracowany. A im więcej jest użytkowników, tym większa liczba z tych użytkowników zaczyna również rozwijać ten projekt i to tak nawzajem takie koło się napędza. Właśnie do tego twórcy dążą, że starają się jak najwięcej mówić o tym projekcie, żeby po prostu dołączały kolejne osoby, żeby było coraz więcej użytkowników, jakaś tam masa krytyczna, żeby ten system został zauważony. Tyle mamy na przykład Linuxa i tyle, ile programiści napiszą kodu, czyli jakim sterownik na przykład powstanie i tak dalej, tyle będą mieli, tak? Że ktoś, jeśli chodzi o programowanie otwarte źródłowe, było nieraz tak też właśnie w przypadku Linuxa, że załóżmy coś komuś nie działało, pisał sterownik, pisał jakąś aplikację, wrzucał do repozytorium, czy było wrzucane to do jądra. I po prostu użytkownicy to mieli. Tak samo jest w przypadku Helico, czyli jeśli ktoś z Was na przykład będzie korzystał z tego, czegoś mu będzie brakowało, może to napisać i to będzie po prostu dostępne dla wszystkich. No, ważne jest to po prostu dla samego projektu, czy też dla osób, które załóżmy programują również, żeby nie stali w miejscu i żeby rozwijali się. I projekt Helico daje tą możliwość, że można się rozwijać razem z nim, bo to jest projekt, w którym nie ma jakby dużej grupy, która się nim zajmuje i każda nowa osoba wnosi coś, rzeczywiście jakąś tam wartość i może odpowiednio pokierować tym projektem również. I chodzi o to, że nie wiem, czasami warto, załóżmy, zamiast siedzieć na demotywatorach, to wejść chociaż na godzinkę coś tam zaprogramować dla tego Helico. No i też wtedy to ma znaczenie, bo jeśli ten projekt, załóżmy, za 5 lat okaże się jakiś tam super fajny i zacznie go wykorzystywać, nie wiem, Google na swoich smartfonach, nie Androida, no to wtedy zawsze można się pochwalić, że aha, no ja to robiłem 5 lat temu, nie? No to też ma jakieś znaczenie, czy w CV, czy nawet podczas załóżmy takiego spotkania, jak jest teraz, no to też wiadomo, że można było się pochwalić. Tak jak powiedziałem właśnie, można stać się częścią czegoś niezwykłego, projektu, który w chwili obecnej nie jest napędzany przez dużą liczbę osób, ale można do tego dołączyć, jak zacznie przybywać coraz więcej osób, ma się świadomość tego, że robiło się to ileś tam lat temu i że tworzyło się coś niezwykłego, bo projekt jest jeszcze w takim stadium, że cały czas pojawiają się jakieś nowe rzeczy i po prostu można się czuć niezwykle, że robi się coś takiego. Tak jak mówiłem, można po prostu zabłysnąć samym tym, że tworzy się jakiś taki niszowy projekt, że nie robimy czegoś, co wszyscy wiedzą, co to jest, tylko przychodzi czas na rozmowę, na przykład to się mówi, no ja robię taki projekt, w ogóle o nim nie słyszałeś, ale słuchaj, jest super fajny, za ileś tam lat będzie używany przez większą liczbę osób. I można po prostu zabłysnąć dzięki temu projektowi. Tak, jedną z rzeczy, to też jest w Łodzi robione tak w ogóle, mieszkałem w... Widać. Tak? Ja mieszkałem w ogóle... To kolega ułatwił hotel, się okazało, że to tak naprawdę jakiś stary dziadek wynajmował pokoje u siebie w domu, które wyglądało mniej więcej tak. Trochę bałem się wkładać w tyciach, no ale... Trzygwiazdki jak nic. Ale no co, no, jak się jest uzależnionym od komputera, no to się ryzykuje. No. No ale ogólnie jeśli chodzi o projekt, można po prostu, nawet jeśli się nie umie programować, czy nie chce się programować, czy nie chce się robić jakiś tam tłumaczy i tak dalej, można chociażby testować, czy po prostu wgrać sobie do Helico na maszynę wirtualną i zgłaszać błędy, czyli coś się wykrzaczy, to też ma duże znaczenie, bo po prostu im więcej osób to testuje, tym więcej błędów jest zgłoszonych. Wiadomo, że programiści tego projektu nie są w stanie kupić, skombinować wszystkich komputerów na świecie, nie? Bo po prostu komputery PC tym się charakteryzują, że każdy może mieć całkiem inne podzespoły. I właśnie chodzi o to, żebyście możecie wejść po prostu, przetestować to, powiedzieć, co jest nie tak i programiści na tym popracują. No tak jak mówię, po prostu żebyście nie czekali, że możecie teraz już właśnie wejść chociażby na stronkę, jeśli macie komputery i zobaczyć, jak to wygląda. Można to ściągnąć, obraz nie wiem, zajmuje bodajże 200 mega, więc to nie jest dużo, można to zaciągnąć i od chociażby zobaczyć, na czym to polega, żeby mieć jakieś tam obycie. Nie? Tak mówię. Pierwsza strona to jest strona właśnie oficjalna Helico.es. Druga strona to jest polska. Polska wersja, tak naprawdę tutaj są wrzucane głównie newsy na temat Helico.
Jest jakieś tam skromne forum, ale zbytnio dużo osób tam się nie udziela. I tutaj jest fajna stronka na temat bardziej... Tutaj są w ogóle robione przeglądy co miesięczne, jest pisane co w ciągu miesiąca zostało stworzone do tego projektu. To jest raz, dwa, można tu się dowiedzieć na temat samej budowy, historii, korzystając z tej strony na przykład, przygotowując się w ogóle do prezentacji. Jeśli chodzi właśnie o obrazki, które używają jako tła, no to to są osoby, które są odpowiedzialne za to. Tak? No i tu jakiś tam kontakt na mnie, na miarę, na blogi. Jakby ktoś był, komuś by przyszło do głowy jakieś pytanie, to można się odezwać. To wszystko, jakieś pytania? Ja mam pytanie, tam są